Witam wszystkich, to znów Dmytro Wojciechowicz. Dziś rozpoczynam, może razem z widzami, to znaczy rozpoczynamy kolejny podróż. Dokąd jedziemy, dlaczego, o tym będę opowiadać po drodze. Pojechamy. Proszę zwrócić uwagę na pejzaż, na krajobraz, który przed nami odkrywa się. To dolina rzeki Brzezina, Brzezina Zachodnia. Kiedyś to jeszcze będziemy tam, na pewno będziemy, jakby pojechali prosto po tej drodze i dojechali do samej rzeki, to ta miejscowość, w której jest pięknie opisana przez Michała Kryspina Pawlikowskiego w jego znanym dziele Wojna i Sezon. Ale dziś jedziemy, skręcimy w niedługim czasie na lewo i pojedziemy do innej miejscowości, która nazywa się Zabrzezie. Zabrzezie to malutkie miasteczko, gdzieś nawet prawie tylko wieś, z bardzo bogatą historią. Może jeszcze, dopóki znajdujemy się właśnie tu, jeszcze nie dojechali, jeszcze kilka kilometrów do tego miejscowości, to chciałbym wspomnieć o jednej osobie, która z ją ściśle związana. Chodzi o błogosławionym Michale Sopoćce. Michał Sopoćka urodzился w niedalekiej z tych miejsc miejscowości, to jakby od nas od tej drogi, to po prawej stronie było by to, może parę kilometrów od współczesnej drogi. Michał Sopoćka zaczął chodzić do szkoły właśnie w tym Zabrzeziu, do którego my jedziemy. Później powrócił tam i też był wykładowcem, już był wykładowcem w szkole, dopóki nie poszedł uczyć się do seminarium duchownego w Wilnie. Już podjechaliśmy, teraz skręcimy w lewo. Въезжаем до Забрезе. В окресе Мензовоенным то был повят Воложинский. Это правда, при самой границе с повятами Молодечанским ораз Ошмянским. Але исторично то был давний повят Ошмянский, великий, разлеглый повят Ошмянский. Забрезе есть знаны от половы 15 века, где в року 1454 tu został założony jeden z pierwszych, najstarszych kościołów katolickich parafii w diecezji wileńskiej. Był to drewniany kościół, nieznany dziś z wyglądu, został zniszczony w połowie XVII wieku w okresie wojen między Rzeczą Pospolitą a Rosją. I po wojnie odnowiony w samym końcu XVII wieku, nowy kościół, też drewniany, dwuwężowy, został zniesiony w 1696 roku. Obok też w tym samym czasie została zniesiona, przyłączona do niego murowana kaplica, która była grobowcem dla miejscowej szlachty. W ogóle chciałbym powiedzieć, że obok tego kościoła, na cmentarzu przykościolnym, niegdyś istniała bardzo wielka ilość tych pochówek miejscowych ludzi, bardzo starodawni tam znajdowali się groby. Kościół ten drewniany z końca XVII wieku przeistniał prawie 300 lat i został całkowicie rozebrany w 1959 roku już przy władzy radzieckiej. Ale jeszcze za kilka lat przed tym już stoiał zamknięty, ale chroniony przez miejscową ludność. W noc przed całkowitym zniszczeniem miejscowi katolicy, których niezbyt wiele pozostało po wojnie, spróbowali uratować, co jest możliwe, z urządzenia tego kościoła. Jest znana historia z ratowaniem dzwonów, których wcześniej znajdowało się w kościole 4, a do dziś zachował się zaledwie jeden. Historia jest taka, że dwa dzwony spróbowała jedna rodzina schować. Jeden
już dociągnęli do swojego podwórka i gdzieś tam w ziemi schronili, a drugi dzwon już nie wystarczył im czasu, był po prostu gdzieś tak składzony w jakiejś kanawie niedaleko od drogi i jutro został znaleziony przez milicję radziecką, która przyjechała tu nawet ze psami służbowymi, żeby wszystko to odszukać, żeby nic nie pozostało, nie zostało całe. Teraz podjeżdżamy do tego miejsca. Na miejscu kościoła w niedługim czasie, już w latach 60-tych, został zbudowany niewielki sklep spożywczy oraz jakiś budynek administracyjny. Teraz będziemy w tym samym miejscu, to dawny plac. Po lewej stronie, może nie widać, znajduje się cerkwa prawosławna, ona pozostała. I tylko kościół zniszczony. Kościół będzie po prawej stronie, już nieco widać ten żółty budynek, to sklep spożywczy, który stoi na miejscu, niegdyś tu znajdowała się kaplica murowana z końca, z przełomu XVII oraz XVIII wieku. Teraz pokażę, wyjdę z samochodu i pokażę, jak to wygląda dziś ten podwórek dawniego kościoła. Стоял kościół w tym samym miejscu, gdzie teraz rower, tu znajdowała się apsyda kościelna. Стоїмо якби от тилу костяла. Ту перед нами, то позасталості якогось гробовця цегляного, який стояв праві за капліцем, запевне з полови чи першої полови 19 віку. А ту обок самої стяни склепа, то знайдується іще кілька гробів. Тен, який жилівний по правій стороні, був через мене очищений тиждень тому. Для того можемо то все прочитати. Хто є тут похований. Так то виглядає так, відлеглість від стіни. Зараз покажу. Є дуже цікавий похувок. Похувок з 1760 року. Як видати, поховано тут сіндя і дідець Скрипльова. Скрипльова тут двор, вже не існує цей двор. Зараз частина Забжезя. Z drugiej strony tego nagróbka widać zniszczone. Prawdopodobnie, że to też jakiś nagróbek. Niestety nie ma żadnych nadpisów. Wszystko jest zniszczone. Niektórzy ludzie uważają, że właśnie ten sklep, jego tu nie widać. Prawie, że jest to sklep, możliwe przerobiona ta kaplica, o której mówiłem, bo stoi dokładnie na tym samym miejscu. Nie jestem pewny, jakoś nie wyglądają te ściany na bardzo grube, w byłym środku, ale jest bardzo przerobiony. Całkiem możliwe, że częściowo wykorzystane ściany dawnej kaplicy do budowania tego. Gdzieś przed tą grobowcą był pochowany miejscowy ksiądz. Jak mi opowiadali, od właśnie na tym miejscu, że był, jego szczątki zostali wykopane i przechowane na miejscowym cmentarzu. A czy ten grobowiec, to nikt nie wie. Nie pozostało żadnych wspomnień. Ale było to ich wiele, gdy były pokładane te komunikacje, to miejscowi ludzie też opowiadali, że była znaleziona wielka ilość czaszek ludzkich, kostki. Nie ma wątpliwości, że jeszcze XIX-wieczny. Не буду то коментувати, все і так видать добре.
вилучали нагрівання відео, щоб запитатися, де знайдується льодовня. Було тут 10 років тому, і не мог її знайти в тому місці, в якому пам'ятали. Власне, стояла вона по лівій стороні, між тими двома будинками, там, де зараз цей слуп електричний. Як мені повідомили, вже її не існує кілька років, і була цілком знищена. Цілий терен вирівняний, і ж не позостало жодних слідів від того. Так потиху з літами зникають з поверхні землі ті старі осродки шляхетські. Цілком можливо, що будемо одні з останніх людей, які бачили і цей пекний 19-вічний будинок за певні старі стайні. Терц. Як і ж повідомили вчасні, поїдемо до місця поховки останнього властителя того двору. Більшість місцевих людей спочиває на спільним, лише поділеним цмінтажу православно-католицьким по лівій стороні від дороги, його видать. Там в глибшій частині то знайдуються гроби католицькі, дуже занедбані. Поза тим існял ще один мніший некрополь по правій стороні, зараз їдемо до нього з крантіми, на якому зостали ховані представителі місцевої шляхти, то те джеви росли власне на тим місці, дуже малюткі цмінтажик, як мені повідомили люди, ще в літах 90-х зайшлого віку, то знайдувалися тут позосталості тих поховків. Нестети зараз нема. В цілості ніц нема. Зараз покажу, як то виглядає і що з тим сталося. То є цей цмінтаж. Зараз вийду, покажу ближче, що там є. Моїм зданням, то просто стара та частина, цей цмінтажик, он був негдись огродзонний, видать позосталості того огродзення, але останнє засипаний. І зараз на тим місці знайдується місце випочинку люди, які тут працюють в якимось тут чецинбірстві. Зараз вийдемо і покажемо, як то виглядає. То місце давнішого цмінтажиська. На початку помислял, що то якісь підмурування, тут знайдуються якісь капліці. Є воно зближене до квадрата, зараз зле видать, бо є зароснєнте. То спомняне місце відпочинку, а з тамтої сторони то стяна видать вже виразній. Як то бачили на таку частину, то мислили, що то є тільки підмурування. Але в тамтій частині то видать, якби то гурна частина. Так видається мені зараз. Не існу того певний. Певний є тільки єдного. Вже ще в лятих 90-х тут можна було знайти якісь гроби. Зараз нема ніц. Лежан за всіх сторон тут. Лежан камені великі, лбжими. Але нема жадних написів. Не знайлязли на них. Для того вважаємо, що може попросту то зваліска тих камені з околічних полів. Але десь то спочива, як спомняли, останній властитель двору, на якому зараз були ми.